Koszalinie jest wiele ciekawych miejsc, które obowiązkowo trzeba zobaczyć. Jednym z nich jest niewątpliwie muzeum. Muzeum w Koszalinie założone zostało w 1947 roku. W 2009 wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów i mieści się w samym sercu Koszalina. Muzeum swoją siedzibę ma w tej chwili w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej pochodzącej z połowy XIX wieku. Kamienicy, która należała do młynarza, a obok, jak kamienica młynarza, to i młyn. I w tej chwili podstawowy kompleks ekspozycyjny tworzą te dwa budynki, które są zaadoptowane do celów ekspozycyjnych. Oprócz tego kilkanaście lat temu wybudowano budynek, który mieści magazyny i sale ekspozycyjne dla zbiorów archeologicznych. Rejon Koszalina jest bardzo, bardzo bogaty w znaleziska archeologiczne. Nie jest on jednak dobrze rozpoznany, dlatego ja mogę powiedzieć, co do tej pory zostało znalezione na naszym terenie. Oprócz tego, że mamy dosyć pokaźną kolekcję zabytków pochodzących z miast, mamy też sporo, a właściwie większość przedmiotów pochodzących z tak zwanych badań pradziejowych, a zatem wszystko to, co ma 1000, 2000, 3000 lat, tutaj na pewno do takich najważniejszych stanowisk z naszego regionu należą dąbki, tu, gdzie zarejestrowano od lat 80., właściwie od końca 70., osadę z epoki kamienia, ze schyłku epoki kamienia. Archeolodzy przez wiele sezonów prowadzili badania nie tylko w Koszalinie, ale również w okolicznych miastach, jak Białogard, Darłowo czy Szczecinek. Takim hitem w okolicy jest Grzybnica, czyli cmentarzysko gotów z mniej więcej z pierwszego, drugiego do początku trzeciego wieku. Charakterystyczne cmentarzysko, bo zachowane są kamienne kręgi. Więc to jest rewelacja, mamy tylko 6 takich stanowisk. Okres wpływów rzymskich też jest przebadany na innych stanowiskach tutaj z naszego rejonu. W ostatnim czasie tutaj w okolicy mamy kurhany w Rekowie badane. Od wielu lat prowadzimy badania w Pławnie, bliżej Czaplinka. No i też taka jedna z naszych perełek to Nowy Łowicz, który badania po 30 latach się zakończyły. Nowy Łowicz to jest miejscowość nieistniejąca, leżąca na środku poligonu drawskiego. Zabytki z tych wymienionych przeze mnie stanowisk, szczególnie z Nowego Łowicza i Grzybnicy, no to jest pokaźna część naszej stałej wystawy archeologicznej. Kolekcja archeologiczna jest absolutnie wyjątkowa, ponieważ pozwala uchwycić życie na terenach Pomorza Środkowego praktycznie od neolitu po czasy współczesne. Najstarsze zabytki pochodzą właśnie z górnego neolitu, najmłodsze pochodzą z początku XX wieku. Muzeum prowadzi i nadzoruje wszystkie właściwie badania archeologiczne na terenie Pomorza Środkowego i stąd to jest źródło naszych zabytków archeologicznych. Wspaniała kolekcja złota gockiego, serdecznie ją rekomenduję. Może nie jest zbyt liczna, ale bardzo reprezentatywna dla tego rodzaju wyrobów. Częścią ekspozycji jest zaaranżowany wykop archeologiczny prezentujący zabytki w takim stanie, w jakim znajdują je archeolodzy. Przed Państwem kuźnia pomorska. Tutaj wystawę tworzą narzędzia kowalskie, kowadła, młoty i kleszcze oraz te mniej znane przecinaki, gładziki, przebijaki czy cyrkle kowalskie. A tuż obok znajduje się chałupa, która została przeniesiona z dąbek. W tej chałupie mieszczą się zabytki, które odnoszą się do kultury pomorskiej, zarówno tej przedwojennej, jak i tej, która pojawiła się tutaj po 1945 roku, razem z całą wielką falą migracyjną. Stąd mamy tutaj obiekty pochodzące i ze wschodniej ściany, i z południa, i z Wielkopolski.
Jest to miejsce, które służy działowi etnografii do ekspozycji i teraz od 4 lat mamy wystawę, która dokumentuje to, co się tutaj wydarzyło po II wojnie światowej. Jest to pomorska codzienność połowy XX wieku. Czyli pokazujemy to, co porzucili poprzedni mieszkańcy i z czym dołączyli osadnicy po II wojnie światowej. Chata jest szczególna. Ona została w 1983 roku zakupiona przez muzeum i przeniesiona do naszej zagrody. I mamy tutaj 2 obiekty z tego pierwotnego obiektu, czyli jest jeszcze budynek gospodarczy, tam pokazujemy warsztat szewski z pierwszej połowy XX wieku, natomiast tu jest wnętrze mieszkalne. I służy nam jako miejsce ekspozycji takich, powiedzmy, dłuższych czasówek. W tej chwili jest tutaj wyposażenie tej drugiej połowy XX wieku, tej właściwie około połowy XX wieku, ale jest bardzo wiele eksponatów dużo, dużo wcześniejszych, ponieważ ci poprzedni mieszkańcy wyjeżdżając pozostawili tutaj cały swój majątek, cały swój dorobek i my w tej chwili eksponujemy to oczywiście z całym szacunkiem dla poprzednich mieszkańców. Znakomite zbiory etnograficzne, eksponowane tutaj w Zagrodzie Jamnejskiej, bardzo uporządkowane i znakomicie opracowane, są chlubą tego muzeum. Można powiedzieć, że tę wartość zabytków już doceniono na początku XX wieku, kiedy wydawano pierwszy wielki, ogromny biuletyn etnograficzny przez niemieckie Towarzystwo Etnograficzne. 3 artykuły z 7, a pozostałe 4 dotyczyły głównie kultur pozaeuropejskich, dotyczyły kultury jamnejskiej. Więc widać wyraźnie, że jest to wartość sama w sobie ogromna i te zabytki są znakomite. Zapraszamy głównie do Zagrody Jamnejskiej. 5 lat temu, gdy otworzyliśmy Zagrodę Jamnejską, wiele z tych obiektów powędrowało z powrotem do Jamna i tam cieszą oko. W podstawowym naszym budynku muzealnym, czyli w pałacu, jak niektórzy mówią, czy w kamienicy młynarza, eksponowane są obiekty działu sztuki dawnej. To są przede wszystkim meble i różnego rodzaju artefakty, które zostały przejęte przez muzealników po 1945 roku. Jest to tak zwane mienie podworskie, a więc te wszystkie zabytki, które zostały przejęte z dawnych dworów, pałaców. Wiadomo, 1945 rok to jest teren Rzeszy Niemieckiej. Niemieccy obywatele uciekają na teren Niemiec i pozostawiają tutaj właściwie całe majątki. One są przejęte w 1945 roku przez głównie muzealników warszawskich. Wiele tych obiektów trafia, tych najcenniejszych trafia do Warszawy, a pozostałe do kilku wybranych muzeów na terenie Pomorza Środkowego. I to jest trzon podstawowy tej kolekcji tak zwanej sztuki dawnej. Natomiast w Młynie eksponujemy przede wszystkim kolekcję osiecką, czyli nasz eksportowy zbiór, który powstał w latach 63-81. Zresztą w tej chwili mamy wielką historyczną wystawę związaną z jubileuszem pierwszego pleneru osieckiego. A oprócz tego przygotowujemy ekspozycję historyczną związaną z dziejami Koszalina i tego obszaru. W kolejnym odcinku wybierzemy się na wystawę Osieki 1969-1981, która przedstawia wybrane prace wybitnych polskich artystów pochodzące z plenerów odbywających się w podkoszalińskich osiekach.